Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Miło mi, że możemy wspólnie kontynuować rozważania w oparciu o Ewangelię Łukasza. To studium będzie dla Was wielkim błogosławieństwem, jeśli chcecie dokładniej poznać życie i nauki Jezusa. Członkowie Szkoły Sobotniej Hope Channel znajdują się na całym świecie. Pozwólcie, że podzielę się kilkoma wiadomościami. Oczywiście witam również nasz zespół w studiu. Wspaniale jest być częścią cudu dokonywanego przez Boga. Wasze e-maile przekazujemy członkom zespołu i obsługi technicznej, bo obserwowanie Bożych dokonań jest pokrzepiające. Oto wiadomość od Bożeny, która pisze z Anglii i z Polski. Zapytacie, jak to możliwe? Cytuję. Mieszkam w Anglii, a moja rodzina mieszka w Polsce. Mój tata bardzo chciał, żebym do Was napisała. Czy wiedzieliście, że Szkoła Sobotnia Hope Channel emitowana jest również w języku polskim? Okazuje się, że mówicie po polsku i nawet o tym nie wiecie. Czytajmy dalej. Tata prosił mnie, żebym do Was napisała, bo nie za bardzo zna angielski. W naszym mieście w Polsce nie ma kościoła, więc cieszymy się na każde kolejne rozważania biblijne w sobotę. Wasze zajęcia i pieśni biblijne są jak dobre lekarstwo. Gdy wsłuchujemy się w nauki Słowa Bożego, od razu czujemy się lepiej. Dajecie nam wiele radości i wspomagacie nasze duchowe zrozumienie Pisma Świętego. Bóg wszędzie ma ludzi, którzy oglądają Szkołę Sobotnią Hope Channel. Chwała Panu. Życzymy Wam wielu błogosławieństw Bożych, serdeczności od Bożeny z Anglii i z Polski. Bożeno, dziękujemy za tę pokrzepiającą wiadomość. Przyznaję, że musiałem sprawdzić, gdzie znajdują się Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Leżą u zachodniego wybrzeża Afryki. Praktycznie na równiku. Oto wiadomość od Edmara, który teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Dziękuję Wam wszystkim. Pochodzimy z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, ale teraz mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Jako rodzina, szczególnie dzięki Waszej interakcji, coraz lepiej poznajemy Bożą miłość w Szkole Sobotniej Hope Channel. Wasze zajęcia przypominają mi Szkołę Sobotnią w moim kraju. Dziękuję Wam za Wasz wkład. Nadal zwiastujcie Słowo Boże. Edmar, choć teraz mieszkasz w Europie, jesteś pierwszą osobą, która napisała do nas z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Jesteśmy częścią globalnej rodziny Szkoły Sobotniej Hope Channel. A teraz wiadomość od kolejnego migranta, od Zambijczyka mieszkającego w Szwecji. Clive studiuje w tym kraju. Oto co pisze. Szkoła Sobotnia Hope Channel jest dla mnie wielkim błogosławieństwem, ponieważ w moim zborze w Uppsali nie ma szkoły sobotniej. Pewnie chodzi mu o język angielski. Szkoła Sobotnia Hope Channel stała się moją grupą dyskusyjną, moją rodziną i moim natchnieniem. Przypomina mi rozważania biblijne w Zambii, to jak nabożeństwa pobudzały nas do działania. Czuję się z Wami bardzo związany. Przecież razem studiujemy Słowo Boże. Clive, zapraszamy Cię do grona naszego zespołu. Myślicie, że przyjedzie? Nie wiem, ale czyż to nie jest wspaniałe, że czuję się częścią naszej grupy? Pomachajmy do Clive'a. A oto e-mail od Lundi z Afryki Południowej. Pozdrowienia dla Szkoły Sobotniej Hope Channel. Prowadźcie nadal te wspaniałe rozważania biblijne. Niech Bóg błogosławi Wam i wszystkim, którzy z nich korzystają. Mam do Was prośbę. Módlcie się za moją rodzinę, za mojego tatę, moje trzy siostry, moich dwóch braci, dwoje moich dzieci, moją żonę, za mnie i za mój zbór. To będzie wiele modlitw. Lundi napisał do nas z Afryki Południowej. Otrzymujemy wiadomości z różnych zakątków świata. Czekamy też na Twoją. A oto nasz adres.
Gdy udajemy się do różnych miejsc, zdarza się, że ktoś do nas podchodzi i mówi: Wy jesteście ze szkoły sobotnej Hope Channel. Te osoby są częścią naszej rodziny. Bardzo nas to cieszy. Z naszej strony internetowej możecie pobrać konspekty studium, a także pieśń biblijną, której się teraz uczymy. Dostępny też jest jej zapis nutowy. Jej słowa zostały napisane przez apostoła Pawła. Ma piękną melodię. Mam nadzieję, że będziecie ją śpiewać razem z nami. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. The Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Christ Jesus came into the world. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. The Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Christ Jesus came into the world. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever, forever and ever. Amen. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. By the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the Pomyślałem sobie, że być może zaśpiewamy tę pieśń w Królestwie Bożym. Apostoł Paweł podejdzie do nas i powie: Podoba mi się ta pieśń. Napisałem do niej słowa. Kto skomponował melodię? Poznaliśmy już świadectwo Pawła w szkole sobotnej Hope Channel. Jestem wdzięczny Bogu, że zmienia życie ludzi. Tak było w przypadku Saula z Tarsu. Totalna przemiana. Bóg uczynił z niego oddanego naśladowcę Jezusa. Módlmy się, aby ten cud wciąż dokonywał się w życiu kolejnych osób. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę objawioną w przyjściu Jezusa na nasz świat. Prowadź nas w kolejnych rozważaniach na podstawie Ewangelii Łukasza. Dziś zastanawiamy się nad chrztem i kuszeniem Jezusa. Pragniemy przyswajać lekcje dla naszego życia. Prosimy Cię, bądź naszym nauczycielem i błogosław każdemu uczestnikowi Szkoły Sobotniej Hope Channel. W imieniu Jezusa. Amen. Jesteśmy w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza. Kontynuujemy studium tego natchnionego świadectwa. Na początku dowiemy się czegoś więcej o Janie Chrzcicielu. Pamiętamy, że dr Łukasz przedstawia jedyny w swoim rodzaju wgląd nie tylko w misję Jana,
ale także w Jego narodzenie, a nawet szczególne poczęcie błogosławione przez Boga. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, od wiersza 1 do 6. Jasmine, rozpocznij proszę. Pierwszych 6 wierszy mowa jest o Janie Chrzcicielu. Czytam z Biblii Warszawskiej. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abilejskim Lizaniasz. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Ewangelista Łukasz, prowadzony przez Ducha Świętego, stwierdza, że działalność Jana Chrzciciela była wypełnieniem proroctwa Izajasza. Na ile lat przed narodzeniem Jana została ona przepowiedziana? Tak, 700 lat wcześniej. Łukasz pisze, misja Jana Chrzciciela była wypełnieniem proroctwa. Czytajmy dalej. Jamie, od wiersza 7 do 15. Jan Chrzciciel był niezwykłym człowiekiem. Został napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie swojej matki. Dorastając, wzmacniał się na duchu. Czytajmy o jego służbie. Czytam z Biblii Warszawskiej. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wyrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem? To niezwykła historia. Do Jana przychodziły tłumy. Jak określilibyście słowa, którymi Jan rozpoczął swoją przemowę? Gary? Ostre. I to bardzo. Plemię żmijowe. Pewnie nie mówił tego do wszystkich zebranych, ale do części. Dlaczego ludzie go słuchali, jak myślicie? Felipe? Jan działał w mocy Ducha Świętego. To przyciągało ludzi. Wiedzieli, że Bóg z nim był. Słuchali go, chociaż nazwał ich tak dosadnie. To istotna uwaga. O obecności Ducha Świętego w człowieku nie świadczy to, jak głośno mówi lub jak bardzo jest ożywiony. Po czym można poznać, że Duch Święty działa w człowieku? W czym się to przejawia? Daisy? Działanie Ducha Świętego widoczne jest w Jego czynach, w słowach, w sposobie odnoszenia się do innych ludzi. Jezus powiedział: każde drzewo poznaje się po jego owocu. Po ich owocach poznacie ich. Coś jeszcze? Kenneth? Ważne jest też to, co taka osoba mówi. Czytając kazanie Jana Chrzciciela, widzimy, że mówił o skrusze, o tym, co im było potrzebne. To była praktyka.
a nie jakieś zawiłe teorie, z których trudno było coś wynieść dla codziennego życia. Byli przekonani, że to, co mówił, było prawdą. Słyszeli? Duch Święty uczy nas prawdy. Ludzie prowadzeni przez Niego nauczają z Biblii i kierują innych do Chrystusa, a w ich życiu widoczny jest owoc Ducha – miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość. To połączenie tych cech z wypowiadaniem nie własnych słów, ale tego, co mówi Biblia, kieruje nas ku Bogu. Działo się coś szczególnego, bo ludzie zastanawiali się, czy Jan nie jest Mesjaszem, Matt? Jezus powiedział, gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jeśli działa Duch Święty, to, co ktoś mówi, pociąga cię bliżej Boga. Jan Chrzciciel zawsze kierował uwagę ludzi na Jezusa, a nie na siebie. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Oto Baranek Boży. Symiso? Zwróciliśmy uwagę na istotne słowa. Jan nazwał ich plemieniem żmijowym. Ja bym się obraził. Przypomina mi się, jak 20 lat temu zaprosiłem do kościoła parę, która miała nieślubne dziecko. Kazanie było akurat o moralności. Wygłoszone było w taki sposób, że ja sam czułem się urażony. Było mi wstyd, że zaprosiłem wtedy tych ludzi do kościoła. Gdy zastanawiałem się, jak na to zareagują, kaznodzieja zaprosił do przodu tych, którzy czuli potrzebę zmiany. I ci ludzie wyszli do przodu. Bardzo mnie to zawstydziło, bo nie doceniłem wtedy przekonującej mocy Ducha Świętego. Wspaniałe świadectwo. Ten kaznodzieja zapewne modlił się o prowadzenie Ducha Świętego. W kontekście misji Jana Chrzciciela, wzywającego ludzi do upamiętania, pojawia się cieśla z Nazaretu. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, wiersze 21 i 22. Lia? Czytam z Biblii Tysiąclecia. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Porównajmy ten opis z relacją chrztu Jezusa, zapisaną w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersze od 13 do 17. Dobrze jest porównywać zapisy ewangeliczne. Kenneth, would you read that for us? And let's see if there's something... Poznajemy różne spostrzeżenia. To ta sama historia, ale ukazana jest z innej perspektywy. Co zapisał ewangelista Mateusz w rozdziale 3? Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jakie podobieństwa zauważacie w opisach chrztu z tych dwóch Ewangelii? Na Jezusa zstąpił Duch Boży. Ojciec przemówił: Ten jest Syn mój umiłowany. Jan powstrzymywał Jezusa przed chrztem. O tym wspomina tylko Mateusz. Ale w obu relacjach Jezus zostaje ochrzczony, zstępuje Duch Święty i przemawia głos. W Ewangelii Mateusza Jan wspomina, że to on potrzebuje chrztu od Jezusa. Jakie różnice jeszcze zauważacie? Jest jeden drobny szczegół, który znajduje się w Ewangelii Łukasza.
godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. To jest akurat w Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co Jezus zrobił po chrzcie. A gdy się modlił, czy mamy to w relacji Mateusza? Nie. Zwykle pamiętamy, że Jezus został ochrzczony i że stąpił na Niego Duch Święty. Jednak po chrzcie Jezus się modlił i to wtedy stąpił na Niego Duch Święty. Studiując słowa zapisane przez Łukasza, warto porównać je z tym, co napisał Mateusz. Czym możemy posłużyć się w wyszukiwaniu takich informacji? Wiecie, jak nazywa się takie narzędzie? Konkordancja. Tak, konkordancje znajdują się w niektórych Bibliach. Najczęściej wydaje się je w osobnych tomach lub w wersji elektronicznej. Wystarczy wpisać "wystąpił z wody", aby odnaleźć tę frazę w innych fragmentach. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Jana, gdzie znajdujemy kolejne spostrzeżenie dotyczące Jana Chrzciciela. Gloria, Ewangelia Jana, rozdział 1, od wiersza 29. Być może nigdy nie zwróciliście na to uwagi. Okazuje się, że Duch Święty wcześniej powiedział Janowi, co się stanie przy chrzcie Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 1, od wiersza 29 do 34. Czytam z Biblii Warszawskiej. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem Ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na Nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na Nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Cóż za mocne świadectwo. Jan oznajmia: widziałem Ducha zstępującego, na którego Duch zstępuje i na Nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Gdy w Biblii mowa jest o chrzcie, chodzi o całkowite zanurzenie człowieka w wodzie. Jaka jest symbolika tego obrzędu? Jezus nie musiał się chrzcić, ale zrobił to, gdyż pragnął wypełnić wszelką sprawiedliwość. Chrzest był oznaką skruchy. Co symbolizuje zanurzenie w wodzie? Śmierć starego człowieka. Grzechy zostają zmyte, po czym następuje zmartwychwstanie do nowego życia. Wstępuje na nas piękno Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć nowym życiem. Bogata symbolika. Powiemy, w tym momencie Jezus z pewnością był świadomy swojej misji. Ojciec mówi: tyś jest mój Syn umiłowany. Na Jezusa zstępuje Duch Święty. Czy jednak Jezus był świadomy swojej mesjańskiej misji przed dniem chrztu? Miał wtedy 30 lat. Kiedy Jezus po raz pierwszy uświadomił swoim bliskim, że ma do wykonania szczególną misję dla Boga? Gdy udał się do świątyni jerozolimskiej na święto Paschy. Przyjrzyjmy się tej historii. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, od wiersza 41. Czy wiecie, ile Jezus miał wtedy lat? 12. Tak, tylko 12 lat. Człowiek w tym wieku to wciąż jeszcze dziecko. Coś się wtedy wydarzyło. Matt, czytaj proszę od wiersza 41. Jezus w wieku lat 12 był świadomy swojej misji. Czytam z Biblii Warszawskiej.
A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się, i rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Kogo Jezus nazywał swoim ojcem? Ojca Niebieskiego, który powiedział: Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Ile lat minęło od tej chwili do chrztu Jezusa? Aż 18 lat. W tym, co jest ojca mego, ja być muszę. Czytając relacje ewangelistów, widzimy, że Jezus bardzo dobrze wiedział, na czym polega jego misja. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Ewangelia Jana, rozdział 8, wiersz 14 oraz rozdział 6, wiersz 38. Jezus nie błąkał się, nie wiedząc, co robić. Ewangelia Jana, rozdział 8, wiersz 14. Czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. A Jezus im odpowiedział, mówiąc: Choćbym ja świadczył o samym sobie, moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę, ale wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Jezus mówi: Wiem, skąd przyszedłem i wiem, dokąd idę. Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 38. Symiso? Czytam z Biblii Romaniuka. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby czynić moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jasna sprawa. Zstąpiłem z nieba nie po to, aby czynić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Przed chrztem Jezusa Jan powiedział, że Jezus nie potrzebuje chrztu upamiętania, bo był bez grzechu. To ja potrzebuję chrztu od ciebie. Na co Jezus odpowiedział: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Co to znaczy? I jakie znaczenie ma dla nas dziś chrzest Jezusa? Co mistrz miał na myśli, mówiąc: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość? Jamie, jak myślisz? Jest to potwierdzenie potrzebne nam, abyśmy uwierzyli. Dzięki świadectwu naocznych świadków wiemy, że Jezus jest Synem Bożym. Był to na pewno odpowiedni czas na zstąpienie Ducha Świętego i na wiążące słowa Ojca. Dzieje się coś ważnego. Gary? Chrzest Jezusa wyznacza rozpoczęcie ważnego okresu w jego życiu. Proroctwo z Księgi Daniela, mówiące o Mesjaszu, umiejscawia jego namaszczenie na początku proroczego tygodnia. Mesjasz znaczy namaszczony. Jezus, namaszczony przez Ducha Świętego, rozpoczyna swoją misję dokładnie w czasie przepowiedzianym przez proroka Daniela. A co z nami? Czy chrzest Jezusa jest tylko czymś, co możemy jedynie podziwiać, czy też Chrystus czegoś od nas oczekuje? Gloria? Jezus przyszedł, aby nas zbawić, ale jest też dla nas doskonałym przykładem. W wielkim zleceniu ewangelicznym z Ewangelii Mateusza czytamy, że mamy czynić innych ludzi uczniami Chrystusa i chrzcić ich. Jezus został ochrzczony i rozpoczął misję zleconą mu przez Boga. My również po chrzcie mamy wykonywać to, do czego powołuje nas Bóg. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus jest nie tylko naszym Zbawicielem, ale także przykładem dla nas.
Odczytajmy kilka tekstów, które mówią o chrzcie. Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersz 16 oraz część opisu Pięćdziesiątnicy z Dziejów Apostolskich. Rozdział 2, wiersze 38 i 39. Wygląda na to, że chrzest jest ważny. Symbolizuje śmierć dla grzechu. Lia, Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersz 16. Czytam z Biblii Warszawskiej. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zauważcie, że jeśli nie wierzysz, sam chrzest nie ma żadnego znaczenia. Uchwyciliście ten istotny szczegół? No ale skoro wierzę, to po co jest mi potrzebny chrzest? Przez chrzest przyjmujesz Boży plan zbawienia. Umierasz w duchowym sensie. Porzucasz grzeszne drogi. Pozwalasz Jezusowi, aby cię oczyścił. Przyjmujesz nowe życie darowane ci przez Chrystusa. Chrzest jest symbolem przyjęcia planu zbawienia. Stary człowiek odchodzi, a rodzi się nowy człowiek dzięki mocy Bożej. Jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dokonuje się coś nadprzyrodzonego. Chrzest to nie jest zapisanie się do ekskluzywnego klubu. To wyznanie zmiany, której dostępujesz. Daisy? To publiczne wyznanie tego, co dzieje się w twoim wnętrzu. To demonstracja decyzji zapadającej w naszych sercach. A teraz Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersz 38 i 39. Kenneth? Czytam z Biblii Romaniuka. I rzekł do nich Piotr, nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Wtedy też otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo obietnica Boża dotyczy was, waszych dzieci i tych wszystkich, którzy są daleko, lecz zostali powołani przez Boga. Bóg powołuje ludzi. Przyjmujemy chrzest w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy wyznajemy, że On jest tym, który rozwiązał problem grzechu. Ta obietnica dotyczy was i waszych dzieci. Przez chrzest składamy piękne świadectwo opowiedzenia się za Jezusem. Być może oglądając nas, dochodzisz do wniosku, że powinieneś się ochrzcić, że wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela. W kolejnej części studium dowiemy się, iż wierze towarzyszą wyzwania. Jezus stawił im czoło. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wiersze 1 i 2. Nancy, werset pierwszy i pierwsza część wersetu drugiego. Jezus dopiero co usłyszał swego Ojca mówiącego, Tyś jest mój Syn umiłowany. Duch Święty stąpił na Zbawiciela. Zobaczmy, co się działo dalej. Czytam z Biblii Warszawskiej. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha na pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. Czy to ma jakieś znaczenie, że kuszenie nastąpiło tuż po chrzcie Jezusa? Zbawca słyszy zapewnienie swojego Ojca. Zstępuje na Niego Duch Święty i wtedy szatan przypuszcza na Niego atak. Jasmine? To miało ogromne znaczenie, bo Jezus wtedy był gotowy do wykonania misji na świecie. Szatan czynił wszystko, co tylko mógł, aby pokrzyżować Jego plany. Gdy my opowiadamy się za Bogiem, może nie być łatwo. Szatan zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nie dopuścić do naszego zbawienia, abyśmy nie zostali uratowani. Wiele lat temu pewna młoda kobieta zaczęła przychodzić do kościoła, poznawała Jezusa. Powiedziała mi wtedy, nie rozumiem tego. Wcześniej imprezowałam i robiłam różne szalone rzeczy, a moich rodziców to w ogóle nie obchodziło. Teraz są zestresowani, bo uczęszczam do chrześcijańskiego kościoła. Jednak to nie jej rodzice byli jej wrogami. Oni ją kochali, ale komuś się to nie podobało, toczył się bój. Słusznie zauważyłaś, iż szatan zrozumiał, że Jezus został namaszczony, aby rozpocząć misję przemiany świata i dlatego walka była zażarta. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Jesteśmy w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus pościł i modlił się.
And afterwards he was hungry. Someone read verses 3. W końcu poczuł głód. Czytajmy wiersze 3 i 4. Jezus pościł przez 40 dni. Czytamy, że poczuł głód. Czy wcześniej nie czulibyśmy głodu? Wiecie, o co tutaj chodzi? Czy ktoś z was pościł przez jeden dzień? Czuliście wtedy głód? Tak. Czy ktoś z was pościł więcej niż jeden dzień? Po pewnym czasie nie czuje się bólu, ale w końcu ból powraca. Czy wiecie, co to znaczy? Wtedy umierasz. Twoje narządy wewnętrzne odmawiają posłuszeństwa. Czasem mówimy, nie zjadłem śniadania, umieram z głodu. To nieprawda. Jednak w pewnym momencie rzeczywiście umierasz z głodu. To był krytyczny moment w życiu Jezusa. Szatan wykorzystuje ten czas, aby go zaatakować. Czytajmy wersety 3 i 4. Felipe, czytam z Biblii Jakuba Wójka. Rzekł mu zaś diabeł, jeśliś jest Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. I odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem Bożym. Amen. Dlaczego szatan rozpoczyna kuszenie od wyrazu jeśli? Gary? Podawał w wątpliwość to, czego Jezus właśnie doświadczył. Tak, dobrze jest poznać kontekst danej historii. Czego Jezus doświadczył? Został ochrzczony, a jego ojciec powiedział, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Szatan to kwestionuje. Kwestionuje jego tożsamość. Matt? Kusząc Ewę w raju, szatan przede wszystkim starał się pokazywać jej fałszywy obraz Boga. Pytał, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Podobną taktyką posłużył się w stosunku do Jezusa. Kwestionował jego tożsamość. Gloria? Szatan często sugeruje nam zrobienie czegoś, czym moglibyśmy dowieść, na co nas stać. Chociaż do Jezusa powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, dobrze wiedział, że to jest prawda. Czasami trzeba odpuścić, bo to jest tylko podchwytliwe pytanie. Szatan niczego nie chciał się dowiedzieć, bo wiedział, kim jest Jezus. Przekonamy się o tym za chwilę. Zastanówmy się teraz, dlaczego to była tak wielka pokusa. Szatan chciał, aby Jezus zamienił kamienie w chleb. Skoro toczył się wielki bój między dobrem a złem i skoro Jezus znajdował się w tym momencie w oku cyklonu, to dlaczego te słowa niosły ze sobą tak poważną pokusę? Na czym tak naprawdę ona polegała? Gdybym kusił cię do zmiany kamieni w chleb, czy to byłaby dla ciebie poważna pokusa? Ani trochę. W ten sposób szatan przyznaje, że Jezus nie jest jak każdy inny człowiek. Jezus mógł tego dokonać. Powiedzcie, na czym polegała ta pokusa? Chodziło o odrzucenie pokory i o niewłaściwe wykorzystanie swojej mocy. Zapamiętajmy to dobrze. Punktem wyjścia w przypadku każdej pokusy jest odpowiedź na pytanie, czy w pełni zaufam Bogu, czy też zrobię to po swojemu. Ponieważ Jezus był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, z łatwością mógł zamienić kamienie w chleb, ale wtedy wykorzystałby własną moc ku własnej korzyści, zamiast w pełni ufać Ojcu. Po co szatan marnował czas na taką pokusę? Pewnie wszystko dobrze wcześniej przemyślał. Dlaczego mogło mu się wydawać, że w tym momencie Jezus mógłby poddać się tej pokusie? Jezus miał doskonałe uzasadnienie. Cierpiał, umierał z głodu, ale nawet w tym momencie w pełni ufał Ojcu. Jezus był świadomy swojej misji już w wieku 12 lat. Z pewnością pamiętał o niej po chrzcie. Mógł sobie powiedzieć, umrę na tej pustyni, muszę coś zrobić, żeby siebie uratować. Jaka była odpowiedź Jezusa?
Nancy? Chciałam jeszcze nawiązać do poprzedniej wypowiedzi. Szatan podchodzi do nas podobnie. Jeśli nie dosypiamy, jesteśmy bardzo głodni albo zmęczeni, gdy działamy bez zastanowienia, łatwiej nas złamać. Szatan przychodzi do Jezusa w chwili słabości. W pewnym sensie pokusa była logiczna, ale niezgodna z Bożą wolą. Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego. Prowadził go Bóg, zaś szatan kusił Jezusa do zrobienia czegoś zgodnego z jego własną wolą. Było to sprzeczne z wolą jego Ojca. Pozbawienie się Bożego prowadzenia jest złe. To ważna uwaga. Jezus spędził 40 dni na pustyni, ponieważ Ojciec go tam zaprowadził. Kierował nim Duch Święty. Zbawiciel rozmyślał o swojej misji. Nie było więc to z jego strony lekkomyślne zachowanie. Poddawał się prowadzeniu Ojca. W tej sytuacji musiał w pełni Jemu zaufać. Jak Chrystus zareagował na pokusę? Co czytamy w Biblii? Napisane jest. Napisano. I cytuję konkretny tekst biblijny. Macie tam jakiś odnośnik? 5. Księga Mojżeszowa, rozdział 8, wiersz 3. Jest to jedna z 5 ksiąg mojżeszowych. Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Co nam to mówi o Jezusie? Studiował Boże Słowo. A co to oznacza dla nas? Mamy czynić to samo. Co stanowi naszą ochronę? Słowo Boże. Takie przekonanie żywimy w szkole sobotniej Hope Channel. Nie staramy się zasłużyć sobie tutaj na niebo. To Boże Słowo ma moc. Jasmine? Słowo Boże to najpotężniejsza moc w tym świecie. Czy to Jego obietnice, czy jakakolwiek forma zachęty. Jeśli w ten sposób dajemy odpór szatanowi, on nie może zwalczyć Bożego Słowa. W 6 rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł pisze o nadprzyrodzonej ochronie przed siłami ciemności. Mówi o pasie prawdy, o pancerzu sprawiedliwości, o obuwiu gotowości do zwiastowania Ewangelii, o potężnej tarczy wiary, którą możemy zgasić wszystkie ogniste pociski złego, o przyłbicy zbawienia i w końcu werset 17, pamiętacie? Miecz Ducha. Co jest tym mieczem, o którym mówiła Jasmine? Słowo Boże. W języku greckim są dwa wyrazy na określenie słowa. Jedno z nich to logos, a drugie to rema. Oznaczające określoną wypowiedź. Kiedy Jezus był kuszony, nie bił szatana Biblią. Nie jest to jakaś magiczna księga. Gdzie jest moc? Moc jest w Bożym Słowie, w określonych wypowiedziach. Na pokusę Jezus odpowiadał konkretną wypowiedzią ze Słowa Bożego. Pytanie, skąd wiedział, którą wypowiedzią się posłużyć? Studiował Biblię. Słowo było w jego sercu. Mówiliśmy już o tym, jak ważne jest działanie Ducha Świętego. Skąd Jezus wiedział, co zacytować? Czytamy, że Duch Święty przypomni nam wszystko. Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 26. Duch Święty wam przypomni. To Duch Święty pomagał Jezusowi. Jednak szatan się nie poddaje. Po uwadze Symiso przejdziemy do drugiej pokusy. To ciekawe, że Adam upadł, poddając się pokusie dotyczącej apetytu. Jezus był kuszony w tej samej kwestii i zwyciężył w o wiele trudniejszych warunkach. Jezus był głodny, miał rzeczywistą potrzebę, a mimo to nie poddał się pokusie, powołał się na słowo. Adam nie był nawet głodny. Jakże silna musiała to być pokusa w przypadku Jezusa. Czytajmy teraz wiersze od 5 do 8. Daisy, Ewangelia Łukasza, rozdział 4, od wiersza 5 do 8.
Szatan nie poddał się po pierwszej nieudanej próbie, wraca z drugą pokusą. Czytam z Biblii Warszawskiej. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. U mnie w przekładzie czytam dodatkowo, idź precz ode mnie, szatanie. Do Jezusa przychodzi anioł i mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, czy Jezus od razu rozpoznał w nim upadłego anioła, niegdyś zwanego Lucyferem, a teraz diabłem lub szatanem? Zapewne tak. Po drugiej pokusie odpowiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Satanas znaczy przeciwnik. Po czym Jezus to poznawał? Co wyjawiło tożsamość kusiciela? Oczekiwał czci, stawiał siebie ponad Boga. To nam przywodzi na myśl jedno z proroctw Starego Testamentu. Zaznaczcie sobie Ewangelię Łukasza i cofnijcie się do Księgi Izajasza, rozdział 14, wiersz 13 i 14. Ten sam kusiciel objawił swój charakter o wiele wcześniej. Jimmy, wiersz 13 i 14. Czytam z Biblii Warszawskiej. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Słyszycie? Cały czas to ja? Teraz szatan przychodzi do Jezusa i mówi, chcesz zbawić świat? Mogę ci go dać. To było kłamstwo, bo czyż świat należy do szatana? Nie. A nawet gdyby należał, to i tak nie oddałby go Jezusowi. Tylko oddaj mi pokłon. Tak, szatan ujawnił swój charakter. A jak Jezus zareagował na tę pokusę? Tak samo jak za pierwszym razem, ale zacytował inny tekst. Czy macie odnośnik do tekstu pierwotnego? Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 6, wiersz 13. Znów ta sama księga. Czy myślicie, że Jezus znał ją na pamięć? Pójdź precz ode mnie, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Szatan nadal nie daje za wygraną, uderza z trzecią pokusą. A propos, zauważyliście, że w Ewangelii Łukasza podane są one w innej kolejności? W Ewangelii Mateusza pierwsza pokusa to także zamiana kamieni w chleb. Druga to rzucenie się w dół ze świątyni. Zaś trzecia to upadnij i złóż mi pokłon. W Ewangelii Łukasza najpierw kamienie w chleb, później góra i w końcu szczyt świątyni. Która kolejność jest właściwa? Czy to ma jakieś znaczenie? Najważniejsze jest to, jak Jezus zareagował na każdą z tych pokus. Czy projekt badawczy Łukasza wymagał jakiejś poprawki? Dlaczego Duch Święty nie wskazał mu, że to była niewłaściwa kolejność? Nie wiemy, w jakiej kolejności pojawiły się pokusy, ale wszystkie trzy zawarte są w obu Ewangeliach. Gary, Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wiersze od 9 do 12. Czytam z Biblii Poznańskiej. Zaprowadził go do Jeruzalem i postawił na ganku świątyni i powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd na dół, bo napisano, rozkazał aniołom swoim, aby cię strzegli. I napisano też, będą cię nosili na rękach, abyś nie uraził swej nogi o kamień. Odpowiedział mu Jezus, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego.
Jest coś ciekawego w tej pokusie, bez względu na to, czy występuje jako druga czy trzecia. Szatan modyfikuje nieco swoją strategię. Daisy? Teraz sam cytuje Pismo Święte. No właśnie, ja też czytałem Pisma, więc wyrywa coś z kontekstu i do czego kusi Zbawiciela? Na czym polega ta pokusa? Gdybym zabrał Glorię na jakiś wysoki budynek i powiedział, żeby skoczyła, to na pewno krzyknęłaby, że jestem szalony. Czy to byłaby dla niej poważna pokusa? W żadnym razie. Na czym więc polegała ta pokusa? Na przymuszaniu Boga do działania. Nazywam to bezczelnością, nadmierną pewnością siebie. Pokaż, że Bóg się o ciebie troszczy. Siądź na torach albo na drodze. Jednak Biblia mówi, że nie powinniśmy kusić Boga. Nie powinniśmy nadużywać Jego miłosierdzia. Dlaczego rzucenie się ze szczytu świątyni mogło być kuszące dla Jezusa? Felipe? Jezus wypełniał Pismo Święte. Szatan mu przez to podpowiadał, jeśli chcesz je wypełnić i pokazać ludziom, że jesteś Mesjaszem, to skocz. Wszyscy by to zobaczyli. Otóż to nie działo się gdzieś w górach, ale w Jerozolimie. Symiso? Myślę, że szatan ponownie starał się zasiać wątpliwość. Jeśli skoczysz, Bóg jest w stanie cię uratować, ale czy na pewno to zrobi? Żydzi spodziewali się, że Mesjasz stąpi na dziedziniec świątynny. Od razu byłyby miliony odsłon na YouTubie. Dokładnie tego spodziewali się ludzie. Zamiast robić to, co jest zgodne z wolą Bożą, zrób to, czego oczekują ludzie. Bóg będzie musiał interweniować. Tym sposobem przymusisz Go do działania. Czy my kiedyś ulegliśmy takiej pokusie? Jesteście dziwnie milczący i winni. Czasami mówi się, że jakaś postawa albo jakieś zachowanie jest powszechnie akceptowane, że taka teraz jest moda. Jeśli nie jesteś ostrożny, będzie cię kusiło, żeby iść w jakimś kierunku, choć będziesz wiedział, że jest to niezgodne ze Słowem Bożym. Większość ludzi w czasach Jezusa nie spodziewała się, że Mesjasz będzie cierpiał i umrze. Myśleli, że będzie królem, wielkim bohaterem, który wyzwoli ich z rzymskiego jarzma. A zatem poddany kuszeniu Jezus za każdym razem odpowiada w ten sam sposób. W duchu pokory odpiera atak Słowem Bożym. A teraz Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 13. Co jest istotne w tym tekście? Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Czego się z tego uczymy? Matt? Szatan uważnie się nam przygląda i czeka na okazję, aby nas kusić, wykorzystując nasze słabości. Jest tu dobra i zła wiadomość. Jaka jest dobra? Że odstąpił od Jezusa. Szatan przegrywał, bo na każdą pokusę Chrystus reagował mocą Słowa Bożego. A jaka jest zła wiadomość? Odstąpił tylko do pewnego czasu. Jest nieustępliwym wrogiem. Nieustępliwy wróg jeszcze wróci. Doświadczenie Jezusa na pustyni było także przygotowaniem do misji. Nie umiłował swojego życia tak, aby raczej je wybrać niż śmierć. Nie starał się uratować siebie, gdy umierał z głodu. Podobnie nie próbował uniknąć krzyża. Nie wybrał łatwiejszej drogi. Nie był pewny siebie i nie stwierdził, że może nas zbawić w sposób inny niż przewidywał plan Ojca. Wierzę, że kuszenie na pustyni przygotowało Jezusa do ostatecznej próby życia, gdy miał dopełnić plan zbawienia dla naszego dobra.
Nie szedł na skróty, pozostał na krzyżu i poniósł nasze grzechy. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Szatan próbował powstrzymać Jezusa przed rozpoczęciem misji, a tak naprawdę to doświadczenie wzmocniło naszego Mistrza. Czy pamiętacie inny przypadek, kiedy to Jezus spotkał się z atakiem ze strony szatana? Pozwólcie, że przypomnę choć jeden. To był wściekły atak. Odczytajmy relację z Ewangelii Mateusza, rozdział 27, od wiersza 39 do 44. Ktoś może powiedzieć, Jezus zmierzył się tylko z trzema pokusami, to nie było takie straszne, ale w jego przypadku walka trwała całe życie. Ewangelia Mateusza, rozdział 27. Wygląda to na ostatnie rozpaczliwe natarcie. Teraz albo nigdy. Wiemy, że szatan przegrał, a Chrystus zwyciężył. Czytam z Biblii Warszawskiej. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Pierwszą rzeczą, jaką Jezus powiedział podczas tego niewiarygodnego natarcia, były słowa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakże cudowny to obraz Bożej łaski. Szatan chce zniszczyć Jezusa, ale Zbawiciel mówi: Będę trzymać się mojego Ojca, ufam Jego Słowu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Być może myślisz sobie: Ja również bluźniłem Bogu. Przeklinałem Jezusa, zamykałem uszy na Jego słowa. A Jezus mówi: Ojcze, przebacz jej, przebacz mu, bo nie wiedzieli, co czynią. Poznajemy Boży plan zbawienia na podstawie Ewangelii Łukasza. Ten plan jest dla ciebie. Bóg chce zbawić właśnie ciebie. To jest dobra nowina. Nie ominą cię zmagania, ale Jezus może dać ci zwycięstwo. Módlmy się o zaufanie do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Boże, być może któryś z naszych widzów nigdy nie powiedział Ci: Panie, zbaw mnie. Modlę się za te osoby. Modlę się, abyśmy przyjęli oferowane przez Ciebie zbawienie, abyśmy doświadczyli nowego życia i zwycięstwa w Jezusie, które możliwe jest dzięki mocy Twojego Świętego Ducha. Pragniemy błogosławieństwa nie tylko dla siebie, ale także dla naszych bliźnich. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Za nami już drugie rozważania o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa na podstawie Ewangelii Łukasza. Przyjmijcie Boży dar zbawienia i bądźcie błogosławieństwem dla otaczających Was ludzi. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.